zawsze to był problem, czy to w Władywostoku, jak pierwszy raz jechałem, kompletna lipa. Czy na Kołymę, jak już jechałem, bo wiedziałem coś o Rosji, ale już wiedziałem, że to będzie naprawdę hektar. Czy później na Tunguskę, to też wiedziałem, że trzeba będzie odwalić pojebane akcje. A teraz jakoś tak spokojniej. Kluczowa rozwiłka, czyli droga na Kursk i droga na Briański na Moskwę, czyli tam co ja potrzebuję. Dziś mamy Dzień Obrońcy Ojczyzny, coś takiego. Święto narodowe. Pytam się Rosjanina, mówi, że nie, no co ty, Polak? Oczywiście, że sklepy są otwarte. Jakby ruski człowiek miał nie pić? Jak sobie to wyobrażasz? A ja oczywiście w tych naszych kategoriach myślę sobie, że jak jest święto, to jest wszystko pozamykane. A tu wcale nie. Szukam karty. Simki. Dorwałem w kafoszce simkę. I co się okazuje? Tylko za gotowiznę. Po raz drugi. Ja, człowiek antysystemu, wyrabiam sobie kartę na wyprawę, żeby mieć na jakieś nagrody dla patronów, żeby mieć na backup, żeby generalnie czuć się bezpiecznie. Wjeżdżam do Rosji, gdzie przecież gotowizna to jest tak oczywista rzecz, że hej, gdzie płatności kartą to w dużych miastach, tak na dobrą sprawę. I co? I nie mam w ogóle gotówki, nie? Kompletnie. Kompletnie się nie zainteresowałem, zachowałem się jak kompletny amator. I muszę łapać stopę do jakiegoś miasta. Najbliższym takim miastem na tej trasie jest Briańsk. Do niego jakieś 100 km. Bankomatu po drodze nie ma. Także zabawnie. Cóż pozostaje, łapać stopa. A za półtorej godziny zajdzie słońce, nawet nie całe. Więc muszę się streszczać. Bo dziś znowu czeka mnie kima w terenie. A nie chciałbym szukać tej miejscówki do spania w terenie po ciemku. A z drugiej strony jednak posiadanie karty i komunikacja bardzo by mi pomogły. I to jest chyba właśnie ten jeden z tych aspektów, który też pomaga bardzo, bo zawsze robiłem to sam, teraz też robię to sam, ale jednak mając kontakt ze swoimi w Polsce, człowiek czuje się lepiej, bo zawsze gdzieś można te emocje skanalizować. Jak nie nagrywałem, albo nagrywałem bardzo mało, to miałem dziennik podróży. Jakże to było naiwne, że kiedy w Polsce widziałem pierwsze symptomy wiosny, uznałem, że to na wschodzie nie będzie tak źle. Było źle, było nawet gorzej. Najbliższej nocy minus 18 i opady śniegu, a ja w śpiworku do minus 5. Przy czym oczywiście śnieg bardzo mi ten śpiwór rozmoczył, a więc wpłynął na jego termikę. No, nie przykryłem się niczym, żadną plandeką, brezentem, z tego tytułu, że starałem się wykorzystać te środki do możliwie jak najlepszego odizolowania się od gleby, wychodząc z założenia, że w nocy padać nie będzie. No i co? No i oczywiście padało. Ale tego wieczora jeszcze nie wiedziałem, jak ciężka czeka mnie przeprawa. No to witamy pod Briańskiem. Tu już jest prosto na Smoleńsk droga, także fajnie. Dima mnie bardzo ładnie rzucił. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że te odległości w Rosji powodują, że naprawdę łatwo jest się naładować. To jest coś wspaniałego, się o to bałem, bo jeżdżąc po zachodzie, gdzieś tu po Polsce, po Ukrainie już trochę mniej, miałem problem, żeby się podładować. A tutaj te dystanse robią swoje i naprawdę na spokojnie da się to zrobić. Zła jest taka, że tutaj jest więcej śniegu, żeby było zabawnie. No dobra, trzeba iść gdzieś spać, żeby jutro chodzić w miarę wyspanym, także... Po trasie na Smoleńsk szukam jakiegoś lasku. No dobra, przed nami kolejna rześka noc. Jestem już w lesie. Gdzieś pod za Briańskiem kawałeczek. Za chwilę drogę na Smoleńsk. Czas się przygotować, czy nie obozować. Tu w ogóle opał leży, także coś pięknego. Teraz już naprawdę fajnie udało. Znaleźć miejscówkę. Znaczy, no fajnie, ale jest dużo śniegu. Także no, jest fajnie, tylko właśnie ten śnieg trochę tak bruździ. Mamy więc zapas na opał o poranku. Generalnie opały są groma w okolicach, że spokojnie, wstaję rano. Chodzę ze śpiwora, pierwsze co to palę ogień gdzieś tutaj, koło siebie, chyba gdzieś tu. Dorwałem trochę suchego igliwia, ale jest go nie za wiele, więc mam brezent, karimat i na tym będę spał. Dzisiaj jest troszeczkę cieplej niż wczoraj.
Tak mi się przynajmniej wydaje, więc powinno być lepiej. No cóż, pora iść spać. No to witamy, kolejny rześki poranek. Ten był naprawdę bardzo rześki. Było gorzej niż wczoraj, nie spodziewałem się tego. Myślę, że jest cieplej, okazało się, że wcale nie było cieplej. Tylko ja byłem rozgrzany. Położyłem sobie prezent pod karimatę, żeby mi nie gwizgało od spodu i było nawet fajnie. Natomiast był pewien problem. Opad atmosferyczny. Mamy opał. Mamy takie dwa grube sągi, także one będą zajebiste. No i co, wiatr w tę stronę, tutaj już widać, jak odparowuje mi wszystko ze śpiwora, który za niedługo będzie suchutki. Pora dobrać jeszcze trochę grubszego opału i zacząć pakować plecak. Tak więc wyjdę suchy i czysty z tego lasu, co jest najważniejsze. To jest coś, co się nazywa myśleniem podkorowym, czyli tego się uczy ludzi w wojsku. Czy to w AT, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu jest jakaś sytuacja i jest pewien schemat działania. I ten schemat działania trzeba powielać, bo jest to najlepsze wyjście w danej sytuacji. Czyli większość ludzi w moim miejscu dziś o 4 nad ranem po prostu była w tym śpiworze, czekała do rana, potem wyszła, rozgrzała się, wyszła na trasę, a potem pewnie szła spać w tej chujni zamkniętej, a ja wstałem o 4. Suszę się, grzeję się, pakuję się i mogę ruszać spokojnie na trasę. Nauczony tym, że jednak cały czas w Rosji jest zima. To, że u nas jest wiosna, to nie znaczy tu też. Tu jest, kurwa, cały czas zima. Wschód słońca jest o 7, ale na Ukrainie, czyli tu będzie o 8. Kurwa, 2 godziny. To nic, pozostaje tylko chyba wtedy grać na gitarze. Nie mam lepszego zajęcia, naprawdę. Pozostaje tylko grać na gitarze i grzać się przy ogniu. Dwie godziny. Ja pierdzielę. Ogień się już dopala, słońce dopiero co wstało i właśnie to jest to, że zawsze się ciężko szuka miejscówki po ciemku, bo z reguły, no praktycznie zawsze można znaleźć coś lepszego. Teraz jak patrzę po okolicy, w sumie w miarę podobno do siebie, no ale pewnie wieczorem bym coś innego znalazł, chociażby trochę więcej opału i tak dalej. No cóż, życie. Zobaczcie, ja z Polski, można mi dobrać się do drogi na Smoleńsk? No do Smoleńska i ciebie dowiezu. O, no хорошо, super. No i mamy trasę smoleńską, ale taka ciekawostka, bo ja się musiałem w nocy 2 razy cały ze śniegu odgarnąć, tak mnie zasypało. No i co? I już tak po pierwszej warstwie myślę sobie, przecież to coraz zamarznie ta wilgoć. I rzeczywiście tak było, że cała ta wilgoć mi wkrótce zamarzła. I jak się już drugi raz pokryła śniegiem, to już tak nie zawilgocało śpiwora jak na początku, ale był problem. On już stracił część swojej termiki, bo ta część wilgotna, zwłaszcza ta z wierzchu, zamarzła. Tam jeszcze była wilgoć w środku, już w tym puchu. No i niestety piździec. A zdrasie, ja z Polski, można mi dobrać się po priamoj, czy dalsza? Пошли, Поляк, пошли. Понятно, понятно. Давай сюда. Oddychajesz w lesu, kociołok jest u mnie, warisz w lesu, widzisz, tam ruszajesz po trasie, tym nóżka. Przed nami psiarnia, a tymczasem czołg. Łada, czołg. Coś pięknego. Tylko głośno, dawaj. Привет всем полякам. Желаю всего хорошего. С России. От молдавца.
Kuzma powiedział, że 3 dychy jedzie w lewo po znajomą i wraca po mnie. No, mówię, to ja też mogę pojechać, jakby co mówi. No właśnie nie do końca, bo tam u niej rodzina to taka ciężka bywa. Mówi, to trochę inni ludzie. Mówię, aha, okej. No cóż, jak widać pogoda taka średnia najeżdża. W Astrachaniu 13, we Wrocławiu ostatnio było 18. Pytam się tutaj jak pogoda, mówią, że tutaj to się zima trzyma do końca marca. Myślę sobie, aha, no to fajnie, fajnie. Na szczęście ja dzisiaj do Smoleńska, Katynia i potem na Moskwę. Do Moskwy raczej nie dojadę, więc czeka mnie jeszcze jedna rześćka noc. Ale to tylko jedna rześćka noc, a potem mam już ogarnięty odpoczynek w Moskwie, więc spoko. No a po Moskwie to już tylko prosto na Samarę, więc na południe, w sumie na południowy wschód, oby tam było trochę lepiej. O, Żyguli! I to jeszcze hatchback? Jak to się nazywa ta wersja? Że mam wysoki zad. Trzeba przyznać, że te długie trasy mają jeszcze jedną zaletę, nie tylko, że się mogę naładować, ale też to, że ja mogę po prostu się wyspać, dospać, coś tam dospać, bo ta noc była naprawdę ciężka. No dobra, nie urywało dupy, ale nie było fajnie. Było rzeźko. Witamy pod Smoleńskiem. Była opcja dojechania prosto do Katynia, ale jest parę rzeczy do załatwienia w mieście na szybko. Takich jak karta SIM na przykład. To raz, a dwa, załatwianie Katynia na szybko i chodzenie tam to nie jest dobry pomysł. To jest miejsce, które wymaga czasu i pamięci. Także Smoleńsk, potem Katyń. Teraz już wiemy na bank, że do Moskwy nie dotrę, ale to nic. Moskwa będzie jutro. Pozbyłem się złudzeń, że dojadę dziś do Moskwy i to naprawdę dobrze. Natomiast było pewne, że prędzej czy później będę się musiał załadować z tym wszystkim do jakiegoś mojego auta. Proszę bardzo, Ford Ka. Ale jak widać, można. Kluczowa rzecz, trzeba siąść dupą. Siadamy dupą, wciągamy ze sobą fanty na końcu nogi. I jest całkiem wygodnie, nie narzekam. Tutaj jeszcze grażdanin Smoleńska popowi musi mleko zanieść i zawozi mnie do samego centrum miasta. Tam załatwiam te swoje sprawy drobne i kieruję się do Katynia. Dlaczegoż mnie to nie dziwi, że u naszych wschodnich sąsiadów tańczysz na kilu razem z deską? Nie wiem. Siadłem w kilowo na dupę. Mam już kartę SIM, także mam kontakt z bazą. Ciekawa rzecz, bo okazało się, że w bankomacie da się wybrać maksymalnie 5000 rubli, czyli jakieś niecałe 300. Ja potem potrzebuję, żeby mieć na dłuższy czas backup finansowy oraz żeby wysyłać swoim patronom oczywiście jakieś chłominki z losowo wybranych miejsc. Musiałem te 5 koła rozmienić. Kupiłem kawę w KFC. Co ciekawe, w KFC można też kupić browara, jak ja ich szanuję. Naprawdę nie wiem, co mnie tam tak ciągnie do tego Katynia i Smoleńska. Pewnie wykształcenie historyczne. Tym razem jednak miałem w plecaku pewien fajny sprzęt nagrywający i postanowiłem sfilmować Brzozę Smoleńską w taki sposób, w jaki nikt tego jeszcze nigdy nie zrobił. Smoleńsk, znowu lotnisko, znowu ta felerna brzoza. Nic się nie zmieniło. Ja chciałem to zobaczyć, czy coś z tego miejsca pamięci jeszcze zostało. Jakoś tak nie wiem. Odruchowo. Z czego to wynika? Naprawdę nie potrafię powiedzieć. Pewnie z pamięci, bo... No tak, no jest to jedno z takich dwóch bardzo symbolicznych miejsc pamięci.
właśnie w tym rejonie dla nas, Polaków. A noc pewnie jest gdzieś tam zostanie pod Katyniem, znając życie. O proszę, zostawili w ogóle tutaj to miejsce, że się nie da wejść, znaczy wjechać. Ale może pójść z buta oczywiście. Miejsce słowetne, brzoza. Oj, ostatni raz to byłem 2 lata temu ładą. Śmiesznie było. No i co? Co? No i tyle. No i tyle. No to tak, więc śnieg jest bardzo kopiasty, znaczy jest taki, jest kopiasty w środku, zmrożony na zewnątrz, jest Lipton, tam wszędzie w lesie, ten przystanek jest fajny, bo jest zaciemniony, ale jest bardzo wąski, króciutki, ten jest taki na widoku, ale jest czyściutki, tu jest kościół, tu jest, o, fura naczelnika, ja śpię na przystanku, bo po prostu jest jakiś dramat, bo tak, jak sobie zrobię izolację z karimaty i z brezentu, nie będę niczego na górę, a wszystkie drzewa są wysokie, więc nie ma niczego, żeby dać pod spód. Poza tym już mi się nie chce, bo już miałem nadzieję na spanie pod dachem, a nie mam, więc sobie robię taki substytut spania pod dachem, czyli przystanek. Dobra, czas się rozbić, zeżreć coś i tyle. No to witamy, kolejny piękny poranek. Oczywiście w lesie nie spałem. W lesie nie spałem, bo śnieg jest generalnie sypki pod taką cienką warstwą zbitego śniegu, który ostaja, zamarza, odstaja, zamarza, więc generalnie spanie tutaj to jest dramat. Jak widać, drzewa są już wysokie, więc cała izolacja, jaka by była z gałęzi, jest wysoko na górze. W nocy widziałem, padał śnieg. Nieduży, ale padał. Teraz jest generalnie w okolicach zera, czyli prawdopodobnie był cały mokry. Ta opcja tutaj nie jest najgorsza. Gościowi się rozkraczyła łada. To jest chyba 2.1.10. No i chciałem mu pomóc pchnąć czy coś. On ma generalnie w dupie. Pogonił mnie. Mówię, no dobra, luz, nie ma problemu. Ale tu już widać takie wpływy zachodu chyba w społeczeństwie, że no ono nie jest już takie otwarte jak tam na wschodzie, no bo tu ochrannicy się boją kamerek, tu jest jakiś tam naczelnik, tutaj koleś nie może łady odpalić, mógł sobie kurwa kupić Żyguli, to by sobie odpalał za każdym razem, bo w Żyguli to wiadomo, jak to się spierdoli, to od razu wiadomo, a w tych nowych autach z przednim napędem wszystko jest tak napierdolone do środka, że nic nie zrobisz, no. Kompletnie nie chce mi się tego robić, no ale wiem, że będę tego żałował. No jak widać, w Katyniu tutaj standardy europejskie zaczynają dominować. Naczelnik filmuje wszystkich, więc ja pójdę naokoło. Trzymam sobie telefona, baterię od drona, bo po prostu w wyniku tych temperatur po prostu dron od mojego posługi. Ogrzej baterię, nie latam! Więc grzeję baterię gdzie? Tak nie wiem, czy w jajach. No w kalesonach. Napisał do mnie taki ksiądz, zakonnik, który ma jakąś misję w Kazachstanie, w Sybirsku. Mam też jakieś tam spotkania.
No i okazuje się, że tam jest teraz po minus 20, minus 30, Matko Boska. Co więcej, są burany. Buran to jest nazwa takiego sowieckiego skutera śnieżnego. A ona wzięła się od nazwy wiatru, który tam pędzi przez stepy, jest przerażająco mroźliwy, mroźny i szybki. I wszystko od tego zamarza. Także w Kazachstanie aktualnie panują burany, a ja planuję tam być za tydzień. To w ogóle... Kurwa, Tomas, słuchaj. Jak to przeżyję, to zajebiście się pijemy wódki, nie? Ale jak wiedz, to wiesz, że jestem pojebany i że robię to na własną odpowiedzialność. I słuchaj, jak zamarznę, to wiedz jedno. Nie płaczcie, bo to na własną odpowiedzialność. Bo wolność to odpowiedzialność. Idziemy. To jest ta droga. Prawdopodobnie tędy właśnie widziano ludzi do zamkniętego środka NKWD, gdzie ich mordowano. 2 kilometry stąd wypukowywany z więźniarki, z wagonów do Mercedesów. W takich małych klatkach ich tam zamykano chyba po 12, 13, coś koło tego. I tak sobie stali, nie? Jeden po drugim. I po kolei im klatki otwierano i ich wypuszczano. Jak bydło. Wypuszczano. Prowadzono na rzeź. Dobra, idziemy. Tutaj Katyński Memoriał, tutaj las. W ogóle w tym lesie, jak byłem latem, widać masę śladów po chlaniu, imprezowaniu. No generalnie słabo. No ale czego oczekiwać po Rosjanach? Fajny urbex, prawda? Tu podobno miał być jakiś ośrodek sanatoryjny właśnie dla bezpieczników. No ale chyba nie wyszło coś. Tak więc idziemy dalej już taką lewą ścieżką na brzeg Dniepru, żeby było bezpiecznie. No, to jest ten dom i za tym domem jest właśnie ta zaginiona willa. Nie ten dziaduszka, co mówiłem, że go poznałem, ale chyba nie żyje nawet. Fajny urbex, w sumie tu mogłem spać. No jakoś tak zapomniałem. A nie, nawet nie wiem dlaczego. Może mi się nie chciało. No nieważne. Zróbmy to tak. Tu jest Dniepr. Tu będzie fajny. No. Tu będzie fajny punkt. Kiedy pytamy Rosjan o Katyń, wciąż wielu z nich wierzy w to, że to Niemcy. Ponadto, kiedy pytają, ilu tam leży Polaków, mówi się 4200 coś. Oni mówią, no tak, ale naszych to tyle i tyle milionów w trakcie Wielkiej Czystki. No tak, drodzy Rosjanie, ale na jakiej podstawie zabijacie jeńców wojennych i obywateli nie swojego państwa? Ponadto, obok polskiego Muru Katyńskiego jest tam Muru Rosyjski, Memoriał Wielkiej Czystki, Memoriał Doliny Śmierci i generalnie to wszystko, co tam jest polskie, ginie w natłoku rosyjskiej polityki historycznej. Jest nawet upamiętnienie jeńców, którzy nie wrócili z wojny polsko-bolszewickiej do domów. Wszystko po to, żeby rozmazać winę, jaką był Katyń, a wszystko zaczęło się od polskiego memoriału wojennego. Po latach zdecydowałem się podzielić ze światem nigdy nie publikowanymi materiałami stronu zdjęciowego dokumentu, który kręciłem kiedyś dla IPN-u. Wszystkich uprzejmych informuję, iż to, co teraz zobaczycie, od dawna zasila zbiory Muzeum Katyńskiego. To zadziwiające, jak blisko miejsca kaźni odpoczywali i normalnie żyli sobie oprawcy. Stąd do Doliny Śmierci jest może 100 metrów, do grobów katyńskich może z pół kilometra. Człowiek, który nas tutaj zaprosił, mówi tak, że w sumie to on szuka sobie tutaj różnych rzeczy, chodzi z wykrywką i znajduje zasobniki, w których NKWD-ści zakopywali śmieci. Śmieci, czyli wszystkie rzeczy metalowe, ostre, które potencjalnie mogły być bezpieczne przy egzekucji. Chodziło tu głównie o rzeczy wyciągane z kieszeni Polaków przed śmiercią, po to, żeby nie mieć w sobie scyzoryków, ostrych narzędzi, tego typu rzeczy. I takie już zrewidowane pakiety zakopywano gdzieś w lesie. Maciek, mogę?
Czekaj. Kiedy archiwa milkną, kiedy giną środkowe historii, przychodzi nam z pomocą archeologia. Tu sytuacja niespodziewana, gdyż kompletnie pod kątem tego materiału nie reżyserowana. W poszukiwaniu miejsca, w którym stała kiedyś willa NKWD, udaliśmy się na daczowisko za Doliną Śmierci. A tu dokopujemy się do półokrągłych ceglanych fundamentów, które znajdują się w miejscu adekwatnym do lokalizacji willi. Tu nad wysokim brzegiem Dniepru, za kolu rzeki, stała willa, w której oprawcy odpoczywali po mokrej robocie. Zachód Smoleńska i taki most ogrodzony, obkamerowany, w ogóle dziwny wiadukt prowadzący generalnie do miasta. Nie ma w ogóle żadnego racjonalnego wytłumaczenia dla ogrodzenia tego mostu i jeego obkamerowania, aniżeli inne, aniżeli jakieś tam względy strategiczne, bo jakby spojrzymy na Rosję, to mówiłem o tym wielokrotnie, że te takie główne mosty prowadzące przez rzeki na Syberii i te drogi to są tak naprawdę mosty na jedynej arterii komunikacyjnej. Dlatego są tak pilnowane, zwłaszcza ten na Nowosybirsku. I prawdopodobnie tutaj również most prowadzący do Smoleńska to jest jedyna arteria komunikacyjna prowadząca prosto do miasta. Jest jeszcze obwodnica, no ale to jest obwodnica. Nie ma innego wytłumaczenia niż to, że jest to po prostu ten niepozorny wiadukt, kluczowy ze strategicznego punktu widzenia na trasie Mińsk-Moskwa. Zresztą Rosjanie sami mówili mi w takich rozmowach historyczno-politycznych, że w Rosji to jest tak, że ona od zachodu jest jak worek ziemniaków otwarta, a z wszystkich innych stron ma tam jakieś bariery. Od zachodu wjeżdżasz jak chcesz. I rzeczywiście coś w tym jest. Coś w tym jest. Myślę sobie, oho, czas coś na ząb rzucić, tak delikatnie na siadanko. I tu proszę bardzo, alkohaus. Piwo rozlewnoje, świeże mięso, produkty. Dobra, weźmy coś na ząb. Była sytuacja, że ta łada przyjechała na strzała z Syberii i tam taki jeden był mechanik, nazywał się Siergiej Radomiak. Naprawiał podwiesny podszypnik, czyli podporę wału. Zarobił tam 300 rubli i jak tylko zarobił, to przyjechał z słoikiem samogonu. Myśmy to wypili i następnego dnia dalej w drogę. No i ostrzegał, uważajcie panowie, jest operacja Treść Wywodziciel. No ja widziałem, że są DPS-y, mówię, dobra, tutaj objedziemy, będzie okej. I nagle niestety zawon drogówka, nie? Mówię, aha, no to Lipton. Wiesz, dokumenty i tak dalej, on idzie, oddaje dokumenty, jest takie czekanie. Wiesz, wracam tam do niego, pytam się, o co chodzi? No już powiedziałem, żebyś jechał dalej, nie? I co się okazało? Nastąpiła 3-sekundowe głębokie spojrzenie w oczy i kontrola trzeźwości. Tylko? Tak, tak to tam wygląda. Proszę pana. To nie Moskwa, to Syberia. Jaskółki, tak. Nie ma linii, nic.